Pamiętacie taki widok? Facet do połowy schowany pod samochodem. I tak cały dzień. Tylko przerwa na obiad i z powrotem. Bo to była tradycja przekazywana z ojca na syna. Jak niewiele do szczęścia brakowało. Kocyk, śrubokręt. Sam tak spędzałem czas pod moim pierwszym maluchem. Tak było. Ale jeśli ma się elektryka, to należy serwisować i naprawiać go tylko w warsztatach, w których mechanicy mają odpowiednie uprawnienia. To znaczy SEP do 1 kW, a punkty serwisowe wyposażone są w odpowiednie narzędzia, aparaturę do pracy z dużymi napięciami, a nawet specjalne podnośniki do aut chroniące przed przebiciami. Dziś, skoro chcę stać się szczęśliwym posiadaczem elektryka, dowiem się, jak to jest, gdy trzeba zawieźć elektryka do mechanika. Kwestia ta interesuje coraz więcej osób. Ich liczba wzrasta skokowo, a dokładniej tak. W 2018 roku w Polsce sprzedano 620 samochodów elektrycznych BEV. W 2019 1490 sztuk. Pod koniec roku 2020 po naszych drogach jeździło ich 6056, a pod koniec 2021 już 18795. Mówię tu tylko i wyłącznie o samochodach czysto elektrycznych bez hybryd. Według prognoz w 2025 roku będzie w Polsce 250-300 tysięcy elektryków. Milion około roku 2030. Razem ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych powinna też powiększyć się infrastruktura służąca do tego, by je wygodnie użytkować. A infrastruktura to nie tylko ładowarki. Ja sam z prac związanych z elektryką potrafię wymienić żarówkę. A chcę jeździć samochodem elektrycznym. A jeśli coś mi w nim pójdzie, zapomnijcie. Nie otworzę maski i nie podłubię sobie w silniku razem z sąsiadem dobrą radą. Będę potrzebował pomocy fachowca. W związku z tym, że elektryków jest coraz więcej, tych fachowców potrzeba będzie coraz więcej. Dlatego myślę, że mechanik wyspecjalizowany w elektrykach to zawód przyszłości. Mimo tego, że budowa silnika w elektryku jest o wiele prostsza niż w tradycyjnym samochodzie i jest dużo mniej awaryjny. Teraz specjalistów od elektryków jest jeszcze niewielu. Umówiłem się w warsztacie samochodowym. Chciałbym dowiedzieć się, czy właściciele aut elektrycznych mogą liczyć na pomoc w zakresie diagnostyki i serwisowania tego typu samochodów. Dzień dobry, panie Przemysławie. Dzień dobry. Witam serdecznie w Poznaniu u pana w warsztacie samochodowym. Panie Przemysławie, mam takie pytanie, bo naprawia pan od ponad 20 lat auta spalinowe. I rozmawialiśmy chwilę temu, że coraz częściej pojawiają się auta elektryczne. Jakie to są bolączki tych aut elektrycznych? Jak wy sobie z tym radzicie jako serwis, który no, od początku naprawia auta spalinowe? Nie ma żadnego problemu. No, auto elektryczne, a spalinowe, no, kwestia tylko napędu auta. Układ zawieszeń, układ kierowniczy w aucie elektrycznym czy spalinowym jest taki sam, nie? Więc nie ma żadnej różnicy, żadnego problemu, myślę. A awarie, które najczęściej się pojawiają w autach elektrycznych, jakie to są? Zawieszenia, układy kierownicze. Czy myśli pan, żeby jakoś się przebranżowić w tym kierunku naprawy aut elektrycznych? Bo no, tych aut przybywa, będzie ich więcej w serwisie? No, kadra się szkoli, żeby wiedzieć jak najwięcej na ten temat tego samochodu. Ale to tak, aż tak dużo nie trzeba, nie? Akumulatorów nie wymienimy, bo to faktycznie myślę, że żaden właściciel samochodu elektrycznego nie wymieni akumulatorów. Bo są te akumulatory droższe od samochodu. Czy rozumiem, że te auta elektryczne mają mniej elementów, mniej części, które wymagają naprawy, tak? W porównaniu do aut spalinowych. To jest kwestia tylko obsługi silnika. A tak poza tym, no to... że nie ma żadnego problemu. A prywatnie jeździł pan autem elektrycznym? Tak. No i jakie wrażenia? Ma moc. Ma moc. Ma moc. Czyli przyspieszenie? Przyspieszenie jest... No tak, bo tam jest silnik elektryczny i on... tą moc
otrzymują natychmiast praktycznie. Panie Przemysławie, a zdarzyło się tak, że klient, który do Pana przyjeżdża całe życie, zamienia spalinówkę na elektryka i przyjeżdża do Pana z serwisowaniem. Miał Pan taką sytuację? Tak, tak. Klient przesiadł się na elektryka ze spalinówki i mieliśmy już okazję naprawiać mu auto, właśnie między innymi zawieszenie, bo były stuki. Będziemy kontynuować te naprawy. To, że elektryk wchodzi na rynek, to naprawdę nie stanowi żadnego problemu dla takich warsztatów, jak my tu jesteśmy. Czyli jeżeli ktoś kupuje nowe auto, no rozumiem, że tam ma gwarancję. Jeżeli kończy się ta gwarancja, może przyjechać do zaprzyjaźnionego pana Przemysława, którego zna bardzo długo i rozumiem, że nie boicie się nowego wyzwania, jeżeli chodzi o auto elektryczne. Panie Przemysławie, ostatnio w Poznaniu były targi motoryzacyjne. Pan ma bardzo blisko, jak się domyślam, z racji lokalizacji, żeby dostać się na te targi. Był pan może? Tak, oczywiście, że byłem. Były ciekawostki mechaniczne. Oczywiście bardzo dużo nowości, nowe auta elektryczne, które się pojawiają. Każda firma stara się na rynek wprowadzić swój pojazd elektryczny. Czyli widać ten progres, że każda marka pomału wprowadza w danym modelu auto elektryczne. Tak, szczególnie ludzie z fotowoltaiką, którzy mają, dążą do tego, żeby mieć elektryka. No bo to jest wtedy łatwiej, jest to darmowe ładowanie, tak, na miejscu nie trzeba jeździć, energia oprócz samej instalacji jest darmowa, tak. Więc jest to na pewno duży plus. No auto elektryczne i można parkować i za darmo. Teraz tak jak rozmawiamy, widzę w odbiciu zielone autobusy, także Poznań też stoi zielonymi autobusami elektrycznymi? Sporo jest tych autobusów? Bardzo dużo, coraz więcej jest, tak, tak, tak. I są bardzo ciche w porównaniu do klasycznych autobusów. Nie słychać ich, jak one przejeżdżają, prawda? Czyli tak, hamulce, zawieszenie, główne bolączki, póki co aut elektrycznych. Pana przyjaciele, znajomi jak najbardziej mogą przyjeżdżać do nieautoryzowanych warsztatów, jeżeli kupią auta elektryczne, tak? Bez problemu. Bez problemu. To bardzo dziękuję za rozmowę. Lecę zobaczyć koziołki, tak? Okej. Dziękuję, do widzenia. No zdąży pan. Zdąży. Mam teraz sporo do przetrawienia. Mam nadzieję, że dla Was to był równie ciekawy odcinek. Mam o czym myśleć przez ten tydzień, bo widzimy się w następną środę. Do zobaczenia. Hej!